Pa, pa, pa. Dzień dobry. Cześć. Witamy was bardzo serdecznie w nowym roku. Mam nadzieję, że się wczoraj bardzo dobrze bawiliście. Że dzisiaj nic nie boli. Tak, a jeżeli boli, to polecamy rosołek, witaminę C, dużo relaksu. Spirynę i dużo relaksu. I od razu na wstępie dzisiejszego odcinka chcemy wam złożyć najserdeczniejsze życzenia, aby ten nowy rok był wypełniony radością, spełnieniem wszystkich marzeń, pięknymi podróżami, przede wszystkim tymi kamperowymi. No i żeby wam się po prostu powodziło i pokoju. I dużo słońca, pięknej pogody, niskich podatków, wysokich wypłat i zerowej inflacji. Tradycyjnie nowy rok zaczynamy odcinkiem Q&A. Dziś odpowiemy na pytania, które najczęściej pojawiają się pod naszymi filmami. Między innymi odpowiemy na pytanie, na które już znamy odpowiedź, czyli co stanie się z Ducato. My odpowiemy też na pytania, które zadaliście nam na Instagramie. Nie wiem, czy to w ogóle widać, ale jest dosyć dużo było pytań. Także na pytania, które zadawaliście nam w społeczności. Także tak jest. Bez zbędnego przedłużania zaczynamy. Pierwsze pytanie to, jak nam się mieszka w LTK-u? Jest tutaj mniej takich wygodnych rozwiązań, które mieliśmy w Ducato, więc na początku musieliśmy się przyzwyczaić do, jakby nie było, trochę nowej przestrzeni, do trochę mniejszej przestrzeni. Znowu, wiecie, wpakowywaliśmy się od zera, więc znowu te rzeczy musiały znaleźć swoje właściwe miejsce, ale dzisiaj po ponad 3 tygodniach myślę, że mieszka nam się dobrze. Ja jestem zadowolona, jest wygodnie, łóżko rewelacyjnie się sprawdza, jest tam mnóstwo miejsca. Wszystko już też znalazło swoje miejsce, więc no, całkiem spoko nam się mieszka i muszę powiedzieć, że no, to, z czego się najbardziej cieszymy, to ten kolor. No, świetnie się LTK prezentuje, wyróżnia się na tle innych białych vanów. Jesteśmy zadowoleni. Jeżeli chodzi o LTK i o jego nową nazwę, bo teraz też padło takie pytanie, jaka będzie nowa nazwa LTK, to no niestety nadal nie mamy jeszcze, nic nas nie przekonało, było bardzo dużo zgłoszeń, dziękujemy bardzo wszystkim tym osobom, które napisały propozycję nowej nazwy LTK, ale jakoś ten LTK nadal funkcjonuje w naszych głowach, natomiast ktoś podpowiedział, żeby nazwać vana, coś tam było Leon w nazwie. Kameleon, ale mi się bardzo podoba Leon. Zastanawiam się, czy by nie spróbować z Leonem, zamiast Kameleonem. Jest też opcja Feniks, Kasi się podoba Feniks i też było dużo propozycji Feniksa. Podoba mi się symbolika tej nazwy. Więc jeszcze sobie dajemy trochę czasu, parę tygodni, żeby zastanowić się, która z tych nazw się przyklei. Jeżeli się przyklei któraś, to zostanie, jeżeli się nie przyklei żadna, to zostanie LTK. Wczoraj siedzieliśmy dosyć długo w nocy na zewnątrz i było zimno, więc zrobiłam sobie termofor, a siedzieliśmy na zewnątrz, ponieważ mamy towarzystwo. Było kilka polskich ekip, rozmawialiśmy, graliśmy, więc się ogrzewałam. No i właśnie tego dotyczy też kolejne pytanie poniekąd. Kiedy pojawią się wantury? Otóż wantury pojawią się bardzo, bardzo szybko. Już kolejny odcinek to będzie wantur. Mamy nagrane sporo materiału i pomyśleliśmy, że w tym roku będziemy je wrzucać zawsze w pierwszy weekend nowego miesiąca. Także wtedy możecie się spodziewać nowych filmów z inspiracjami. No i zapraszamy do oglądania. Kolejne pytanie jest związane ze spaniem na dziko w Portugalii. Czy w Portugalii można spać na dziko, czy gonią? Więc pomyślałem, że zamiast odpowiadać, to wam po prostu pokażę.
To jest pole przy plaży, na takim parkingu i jak widzicie jest całkiem sporo tutaj vanów i nie ma policji, nie przyjeżdża tutaj policja. Nawet jeżeli przyjeżdża GNR, to po prostu przyjeżdża i odjeżdża. Ale my tutaj siedzimy kilka dni, już jest na tym miejscówce i nie było ani razu tutaj policji. Przespędziliśmy tutaj całe święta, nie płaciliśmy nic w tym roku za kemping, ani nic takiego. I ogólnie ze spaniem na dziko w Portugalii jest tak, że są po prostu miejsca, takie strefy wyznaczone, których nie można spać na dziko i to jest całe wybrzeże zachodnie, ta Costa Vicentina, to jest po prostu park narodowy, teren ochrony przyrody i tam po prostu nie można spać na parkingach, na miejscówkach takich przy plaży i tak dalej. Tylko i wyłącznie można spać w miejscach wyznaczonych, których tak naprawdę bardzo jest niewiele w tamtej okolicy, dlatego też tam no nie jeździmy. No i tyle, no ogólnie można spać na dziko, nadal jest to popularny sposób kempingowania, biwakowania. Natomiast no jest trudniej znaleźć takie primo miejscóweczki na klifie, albo takie na, to właśnie przy surferskich spotach. No bo tam po prostu z uwagi na to, że było bardzo dużo kamperów, kamperwanów, vanów, busów i ludzi, po prostu zrobili zakazy i nie można. Ja tylko jeszcze w tej kwestii dodam, żebyście sprawdzali aplikację Park4Night. My z niej korzystamy i tak znajdujemy miejscówki, na których można stać. Znajdujemy zazwyczaj jakiś parking albo takie miejsce, sprawdzamy jakie są komentarze, czy przyjeżdża policja, czy nie. Dla mnie tak to wygląda, że ogólnie no, ten zakaz jest, ale w sezonie niskim, czyli w zimie, policja pozwala zatrzymać się vanlifersom, bo no teraz nikomu nie przeszkadzamy i nie zabieramy nikomu miejsca. Podejrzewam, że w wakacje może się to zmieniać, że kiedy przyjeżdża tutaj dużo turystów, to wtedy kamperowcy są proszeni o odjazd i nie zajmowanie miejsc na parkingach. Natomiast teraz, kiedy są puste, możemy z nich korzystać. Nie zamknęliśmy szafki w łazienkowej na zatrzaski i wszystkie nam się teraz wysypały rzeczy. Musimy zrobić sobie taką nową checklistę, co trzeba zrobić przed wyjazdem z placu. Przyjechaliśmy na miejsce pierwszego postoju, jesteśmy na parkingu przy plaży, idę sprawdzić, czy są warunki do surfa, czy uda mi się dzisiaj na chwilę wskoczyć do wody. No dobra, a ja zostaję w wanie i postanowiłem odpowiedzieć na kolejne pytanie. Kolejne pytanie jest, którym vanem się lepiej wam podróżuje, czy Ducato, czy Eltekiem? No, jeżeli chodzi o to komfort jazdy, to zdecydowanie wygrywa tutaj Ducato. W Ducato jest wszystko tak skrobione, że ma się wrażenie, że prowadzi się samochód osobowy. Jest tam mocny silnik, fajne wspomaganie kierownicy, to wszystko tak płynnie, ładnie działa, jest intuicyjne i jest cicho przede wszystkim. Jest dużo, dużo ciszej niż w Elteku. No i tak patrząc na z doświadczenia, że na przykład jeżeli pokonujemy takie duże dystanse, powiedzmy 700-800 km w ciągu jednego dnia, to po 800 km przejechanych w Ducato ja jeszcze jestem do życia. Mogę iść zwiedzać, mogę iść coś robić, pracować, oglądać, gotować. Natomiast po 800 km w Elteku ja już jestem nie do życia. Jestem po prostu wycieńczony z całej energii. Jedyne o czym myślę, to po prostu się położyć spać. Nie mówię, że jest zły, że mi się źle jeździ, ale komfort jazdy zdecydowanie lepszy jest w Ducato. No nie widzę żadnych surferów w wodzie, ale jak dla mnie warunki wydają się idealne. Fale są małe, dosyć głęboko, nie każda, ale są takie, które się dosyć głęboko łamią. Słońce świeci, chyba spróbuję, chociaż na chwilę. Thank you.
w normalnych okolicznościach, kiedy Kasia wychodzi z vana i idzie albo na swoją randkę, na spacer, na kawę, czekoladę, albo na surfowanie, to ja zostaję w vanie i pracuję. I wtedy na przykład robię faktury, albo jakieś rzeczy, które muszę się skupić, albo po prostu kolejne zadanie, które jest na mojej liście do odhaczenia, odhaczam. Ale że jest teraz taki tydzień poświąteczny, w zasadzie dwa dni temu było Boże Narodzenie, za kilka dni jest Sylwester, to uznałem, że zrobię sobie luzu trochę w tym tygodniu i nie będę dużo pracował, więc nawet nie otwieram laptopa, schowałem wszystkie sprzęty elektroniczne do naszych skrytek i sejfów, biorę fotel i idę na plażę. Kolejne pytanie jest związane z naszymi krzesłami. Skąd mamy te krzesła, jak się nazywają te krzesła? Więc te krzesła nazywają się Outwell, model Casilla XL. Jeżeli byście kiedyś kupowali takie krzesło, można je zamówić w Polsce już, to zwróćcie uwagę, żeby na pewno to było XL, bo jest dużo sprzedawców w internecie, którzy wrzucają zdjęcia tych dużych krzeseł, a sprzedają małe krzesła, takie normalne, w sensie normalne to wygląda jak dla dziecka, takie no, nie jest to taki wielki muncher jak ten. Kolejne pytanie związane jest z naszą działką w Portugalii. Jak nam idzie szukanie tej działki oraz czy już to znaleźliśmy? No nic jeszcze nie znaleźliśmy. Cały czas się rozglądamy, mamy poustawiane filtry, szukamy w internecie, na forach, grupach i tak dalej. Ale jeszcze nie znaleźliśmy nic, co by było w naszych pieniądzach i takie, żeby nas no, urzekło. A szukamy 1 hektara ziemi. 1 hektar. Wydaje nam się, że to będzie wystarczająco dużo, żeby się odsłonić od dźwięków, od sąsiadów, od wszystkiego. Jeżeli się uda, że będzie większa, to będzie byłaby większa, ale na 1 hektar to byłoby wystarczająco dla nas i chcielibyśmy na tej działce też przyjmować w przyszłości kampery i przyczepy. No ale jeszcze nic nie mamy, nic nie kupiliśmy i nie zanosi się, żebyśmy przez najbliższe kilka miesięcy to kupili, bo puszczamy Portugalię na dniach i na kilka miesięcy nas tutaj nie będzie. Jedziemy do Maroko i jak wrócimy z Maroko albo z Marokka, to wtedy wydaje mi się, że na grubo już będziemy szukać tej działki i mam nadzieję, że to nastąpi. 2023 to będzie rok, w którym podpiszemy umowę i w którym będziemy mogli już powiedzieć, że mamy swój kawałek ziemi w Portugalii. Trzymajcie kciuki, może się uda. A gdyby ktoś z was słyszał o jakiejś działce Portugalii fajnej, to nam też napiszcie. Albo kogoś, kto tutaj pomaga w znalezieniu działek, albo kogoś, kto się zna na takich tematach tutaj, bo naprawdę można dzięki temu dużo zaoszczędzić i czasu, i pieniędzy, jeżeli się korzysta z podpowiedzi kogoś, kto już przeszedł tą drogą. Także już z góry dziękuję za jakikolwiek kontakt. Powitanie z surfem zaliczone. Nie była to najlepsza sesja, ale było fajnie. Pojawiło się też pytanie o najbardziej oczywistą pomyłkę, jaką zrobiłem podczas budowy vana. Mam dwie takie rzeczy. Pierwsza, która mi przychodzi do głowy, to jest to, że wycinałem ten otwór i potem naklejałem na kleju do szyb ten wlew, to nie zabezpieczyłem sobie taśmą malarską brzegów i nadmiar tego kleju do szyb czarnego wypłynął i ja go po prostu zacząłem rozcierać, zamiast to zostawić, żeby to wyschło po prostu i potem może to wyciąć i zamalować, to ja to po prostu rozcierałem i im bardziej rozcierałem tu z boku, tym było coraz gorzej, coraz gorzej. Drugą taką
bardzo ważną pomyłką, którą popełniłem, a nie powinienem tego zrobić, bo już miałem tą wiedzę, to było to, że jak kleiłem okno dachowe, to nie dałem w ogóle podkładu na plastikowe to okno, na tą ramę, którą się wkłada, no nakłada się klej i potem się nakleja na dach. I po miesiącu, czy tam po, nie wiem, paru tygodniach, jak chodziliśmy po tym dachu i malowaliśmy, to ono po prostu odpadło. W sensie odkleiło się całkowicie i został sikaflex na blasze, przyklejony do samochodu, natomiast okno było, no funkielnówka nie może mieć śladu żadnego kleju. Dobra. Serwis mamy zrobiony, teraz idziemy kupić jajka na obiad, bo będziemy robić carbonarę i jeszcze jakiś chlebuś i wracamy potem na nasz parking. Regularnie pojawiają się pytania na temat flagi ukraińskiej, która z nami jeździ i tutaj nie ma żadnej głębokiej filozofii, po prostu, no, nie wiem, pewnie wiecie, że w Ukrainie trwa wojna i to jest mój wyraz wsparcia, solidarności i taka przypominajka o tym, że mimo, że ja sobie wiodę fajne, przyjemne życie, to tam toczy się ta wojna. I tak jak mówiliśmy, to było w lutym, kiedy wojna się zaczęła, mówiliśmy o tym, że my teraz nie robimy jakichś wielkich zbiórek, wielkich gestów, ale będziemy o tym pamiętać przez cały długi czas. I miałam takie przeczucie, że przyjdzie czas, kiedy ludzie się po prostu tym w jakiś sposób znudzą albo będą chcieli o tym zapomnieć. Więc to jest mój gest, który po prostu trwa. Więc chciałabym was poprosić, żebyście to po prostu uszanowali. Ja rozumiem, że nie wszyscy się z tym zgadzacie, nie wszyscy to rozumiecie. Absolutnie to rozumiem. Natomiast no, zawsze jest coś takiego, że lubicie i doceniacie naszą autentyczność i w ogóle wobec twórców internetowych gdzieś tam wszyscy chcą, żeby byli autentyczni. No ale kiedy oni są autentyczni, a to się komuś nie podoba, zaczyna się krytyka, więc chciałam was po prostu poprosić o to, żebyśmy pozwalali sobie być takim, jakim jesteśmy. No. Nie szukali dziury w całym. A jeśli ktoś robi coś trochę innego niż my, żebyśmy od razu tego nie krytykowali, tylko po prostu, nie wiem, postarali się to zrozumieć albo chociaż po prostu tolerować. Taki świat chciałam tworzyć i taki staram się tworzyć świat w internecie. My się idziemy jeszcze szybko zobaczyć zachód słońca, bo wydaje się, że będzie piękny po tych kolorach. Ale ślicznie. Słońce zaszło, ale wciąż jest pięknie. Pięknie. Wracamy. Wracamy do Q&A. Wracamy do naszego Q&A, ale puścimy sobie wodę na gotu na makaron, bo chcemy sobie coś zjeść, bo już jesteśmy głodni. Pojawiło się też pytanie, na jak długo jedziemy do Afryki i tak szczerze wam powiem, że jak to zwykle z nami bywa, nie wiemy. Będzie na spontanie, na pewno zostaniemy tam 3 miesiące, a jak nam się spodoba, to możliwe, że dłużej. Jeszcze takie pytanie padło vanlife'owe, czy zauważyliśmy zwiększoną liczbę Polaków w kamperach, campervanach i w ogóle w vanlife'ie? I odpowiedź jest tak, bardzo dużo. W porównaniu z tym, co było 4 lata temu, a teraz to jest po prostu duży przeskok. Nawet tutaj mamy raz, dwa, trzy, 4, 5 kamperów, jeden odjechał, był 6. I takich ekip po kilka kamperów polskich jest bardzo dużo i na północy, na południu. No obserwuję też przez Instagrama. Na Instagramie jest mnóstwo kanałów, profili vanlife'owych, kamperowych, więc ogólnie jest bardzo dużo Polaków już żyjących w vanie, podróżujących w vanie, krótko, długoterminowo, więc ta społeczność jest coraz większa. Jakbyście chcieli przepis na tą carbonarę, to jest to carbonara a la Jamie Oliver. Można ją znaleźć w internecie. Jamie Oliver to jest taki angielski kucharz i on robi taką cudowną carbonarę i na YouTubie jest przepis. Może mi się uda tutaj zalinkować go do góry.
Kolejne pytanie. Czy mamy Patronite'a? Otóż nie mamy Patronite'a. Kiedyś mieliśmy naszego Patronite'a i pomogło nam to w podróżowaniu oraz w prowadzeniu kanału na YouTubie, bo mieliśmy pieniądze i na montażystę, i na drona. I kiedy zaczęliśmy zarabiać na naszych produktach różnych, to zamknęliśmy po prostu Patronite'a. Ale od jakiegoś czasu zarejestrowaliśmy się, jakiś czas temu zarejestrowaliśmy się na takiej platformie Buy Coffee. I tam można postawić kawę, więc jeżeli chcielibyście na przykład wesprzeć w jakikolwiek sposób nasze podróżowanie, nasz kanał, to można przez tą platformę, przez Buy Coffee, można nam po prostu postawić kawę. Pod spodem, pod tym filmem jest link, tu się to też pojawi, jeżeli się uda, to się tutaj pojawi. I już teraz serdecznie dziękujemy za wszystkie ewentualne wpłaty. Kończę to zmywanie i za chwileczkę odpowiadamy na dwa najważniejsze pytania, czyli co u Minet i co z Ducato. No dobra, a co u Minet? U Minet wszystko dobrze. Byliśmy u niej niecały tydzień temu, także jeśli chcielibyście ją zobaczyć, to zapraszam do poprzedniego odcinka. Będzie on oczywiście tutaj u góry zalinkowany. Minet czuje się dobrze, wygląda bardzo dobrze, ma dobrą sierść, taką połyskliwą i mięciutką, lekko zaokrąglony brzuszek, który świadczy o tym, że nie jest głodna. Jedyny minus jest taki, że pani, która się nią opiekowała na kempingu, poszła na emeryturę. I teraz jest pani, która opiekuje się kotami, no ale Minet miała taką swoją panią, która ją bardzo kochała i nazywaliśmy ją nawet mamą Minet, więc no jest tam teraz troszeczkę sama, dlatego jeśli uda nam się kupić działkę w Portugalii, to chcielibyśmy ją spróbować na tą naszą działkę do nas przenieść. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że dla kota zmiany miejsca to nie są dobre i postaramy się to zrobić najdelikatniej, jak to będzie możliwe, a jeśli kotu będzie tam u nas źle... No, będzie mu doskonale. Nie wiem, w jakiśkolwiek sposób nie będzie się tam odnajdować, to ją po prostu odwieziemy z powrotem, ale podejmiemy próbę po prostu z wspólnego... Wydaje mi się, że będzie u nas bardzo dobrze. Moi drodzy, zbliżamy się do końca. Dziękuję, że wszyscy wytrwaliście, a teraz jest ostatnie pytanie, co z Ducato? Więc tak, jeżeli chodzi o Ducato, to zrobię takie szybkie tylko wprowadzenie i sprostowanie informacje. Informacyjnie, że my mamy dwa kampery, mamy dwa kamperwany, mamy Ducato, Fiata Ducato, i którego wybudowaliśmy w zeszłym roku, 2021. A w tym roku, 2022, wyremontowaliśmy naszego pierwszego kampera, którym jest LTEC, Volkswagen LT35. I plan był taki, że wyremontujemy LTEC-a i będziemy go wynajmować, ale jak go wyremontowaliśmy, włożyliśmy tutaj znowuż serce i wszystko wygląda i funkcjonuje tak jak w Ducato, to pomyśleliśmy, że zrobimy taki test i pojedziemy tym LTEC-iem do Portugalii, zobaczymy jak się nim jeździ, potem pojedziemy do Maroko i w Maroko, może nawet dalej, pojedziemy sobie po Afryce i wtedy podejmiemy decyzję, co z tym, co zrobimy dalej. Bo też pomyśleliśmy, że jeśli pojedziemy do Afryki, to no, czujemy, że LTEC będzie bardziej takim autem, na którym możemy polegać pod względem napraw, że gdyby się coś wydarzyło, coś zepsuło, to wydaje nam się, że łatwiej będzie w Afryce naprawiać LTEC-a niż Ducato, bo Ducato ma komputer, tam jest dużo elektroniki, czy elektryki, więc tam no, czasami o naprawy jest po prostu trochę trudniej. I paliwo w Afryce jest innej jakości, gorszej jakości często niż w Europie i Ducato mógłby się zadławić, tak mi się wydaje, takim paliwem. A LTEC to przepali, choćby na oleju, do smażenia frytek by mógł być i podejrzewam, że też byśmy pojechali. I tak pomyśleliśmy, jak to będzie, co to będzie, czy chcemy robić ten wynajem, czy chcemy zostawiać, którego zostawiać. I parę dni temu podjęliśmy decyzję, że sprzedajemy Ducato. Środki z Ducato pójdą na kupno działki, pomogą nam kupić działkę, a my przeprowadzamy się już na stałe, wracamy do LTEC-a, czyli do naszego pierwszego vana, tego, który jest tutaj. Więc, jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany kupnem naszego Ducato, to możemy sfinalizować transakcję nawet za tydzień, bo jestem gotowy przylecieć do Polski, żeby po prostu nim wyjechać z garażu i zawieźć go do nowego właściciela. Jeszcze dodam, że no mówimy to z uśmiechem, ale no nie była to dla nas prosta decyzja. I to pytanie, co z Ducatem, pojawiało się no właściwie od początku, od bardzo dawna. Najpierw było co z LTEC-iem, potem co z Ducatem i my no nigdy wam jasno nie odpowiedzieliśmy na to pytanie, ponieważ no sami nie wiedzieliśmy, co robić i długo się zastanawialiśmy nad różnymi opcjami.
Więc ta decyzja o sprzedaży Ducata nie jest prosta, ponieważ no też się przywiązaliśmy do tego samochodu i ono, samochód jest po prostu o wiele wygodniejszy w życiu i w obyciu, tam jest wszystko dopracowane w takich detalach. No ale skoro postanowiliśmy jechać do Afryki i to auto Ducato ma potem stać w garażu kolejne pół roku. Albo rok, albo więcej. Albo rok, bo my nie wiemy, kiedy wrócimy znowu do Polski. No to pomyśleliśmy, że szkoda, żeby ono niszczało, bo jednak widzieliśmy, że Eltek po roku garażowania wymagał sporo pracy i sporo troski. Sami zresztą widzieliście. Więc pewnie to samo stanie się z Ducatem. A nie chcemy tego. Chcemy, żeby to auto służyło, jeździło i pomyśleliśmy, że będziemy dalej z Eltekiem, bo jednak z Eltekiem łączy nas taka więź. No, Eltek zmienił nasze życie. To jest taki dziwny zbieg wydarzeń, bo dużo osób oglądało tego kampera przez ostatnie pół roku. Przewinęło się kilka tysięcy osób przez Ducato i wszystkim, wielu osobom się, większości osobom się podobał ten samochód. I teraz może to być dziwne, że my go chcemy sprzedać, ale no, naszym priorytetem teraz jest kupno działki w Portugalii. Czujemy się po prostu spełnieni jako podróżnicy i teraz chcielibyśmy mieć po prostu no, swój dom w Portugalii. Już wiemy, że to jest Portugalia. Pomyśleliśmy ostatnio, że kiedy zaczynaliśmy Van Life, sprzedaliśmy wszystko, rzuciliśmy wszystko po to, żeby zacząć nowy etap. Więc teraz, skoro zbliża się kolejny nowy etap, a będzie nim właśnie żyćko w Portugalii, no to musimy być gotowi zamknąć jeden z rozdziałów, jakim był Van Life. No może nie jest to zamknięcie, bo nie chcemy zamykać Van Life'u całkowicie. Tego. To nie jest tak, że nie będziemy już podróżować, bo chcielibyśmy docelowo, żeby to była taka hybryda, że trochę będziemy sobie mieszkać w Portugalii, a przez jakiś tam część roku będziemy sobie podróżować. Więc nie chcemy się całkiem od tego odcinać. No jednak musimy coś zamknąć. No a jak sprzedamy Ducat, to po prostu będziemy mieć dodatkowe wsparcie finansowe, żeby to nowe marzenie spełnić. Tak. Dziękujemy Wam bardzo za ten dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Sorry, że tak długo to trwało, ale jak widzieliście, dużo rzeczy się dzisiaj wydarzyło. Dziękujemy wszystkim osobom, które zadały te pytania i jeżeli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące vanlife'owania, nas, to możecie pisać pod spodem w komentarzach i będziemy odpowiadać na wszystkie pytania. Do Dziękujemy zobaczenia. Dziękujemy bardzo za dziś. Pozdrawiamy Was. Trzymajcie się. Pa, pa.